Dzień dobry Państwu, Aleksander Majewski, magazyn Barykada, studio w Polsce.pl. Przypominam, że można nas oglądać na YouTubie, a także w tradycyjnych sieciach kablowych, w cyfrowym Polsacie, na kanale 196, w sieci UPC. I tu wszystko zależy od dekoderów, jakie Państwo posiadają, bo może być to kanał 121 w przypadku dekoderów Horizon i Kaon i kanał 339 w przypadku dekodera MediaBox. Jesteśmy również w sieci Netia, kanał 192, w sieci Vectra, kanał 825. Jesteśmy naprawdę wszędzie. Zachęcamy do śledzenia nas w tradycyjnej telewizji, a także na portalu YouTube. A dzisiaj Państwo i moimi gośćmi są Tomasz Plaskota, dziennikarz portalu w Polityce.pl i tygodnika Sieci. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I gościem telefonicznym prosto z Torunia dr Patryk Tomaszewski, politolog, Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Halo, halo, czy się słyszymy? Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panowie, dzisiaj spotykamy się ze względu na pewną datę. Data 11 listopada dalej elektryzuje, dalej wzbudza emocje, wielkie emocje. No a jeżeli wzbudza takie emocje, to z pewnością jednym z powodów są główni bohaterowie tegoż wydarzenia, przynajmniej w XXI wieku, mianowicie narodowcy, środowiska narodowo-radykalne, jak zwał, tak zwał. A jeżeli środowiska narodowe, to nie sposób nie odnieść się do czasów przedwojennych, odnosić się do kwestii historycznych. No, a skoro mówimy już o kwestiach historycznych, to może byśmy przywołali trochę historii. A jeżeli historii, to warto to podlać pewnym popkulturowym sosem. I tu polecamy film Zezowate Szczęście. Moglibyśmy poprosić o materiał filmowy? W moim stanie ducha niewiele mnie to wszystko obchodziło. Myślałem ciągle o Joli. Ten dzień miał się stać dla mnie Rubikonem, przejściem do życia dojrzałego. Chciałem jak najprędzej pozbyć się tego transparentu i czmychnąć, gdy nadejdzie odpowiedni moment. Nagle zorientowałem się, że nie idę już na końcu pochodu, ale prawie w środku. Nie przypuszczałem, że nasza organizacja liczy tylu entuzjastów. Stopniowo począł mnie ogarniać nastrój tego krzyczącego tłumu, chociaż wcale nie zależało mi na kownie. Poczułem w sobie siłę zbiorowości. Na kowno! Na kowno! Jak żyje marszałek? Nie żyje! O-N-E! Węży! O-N-E! Żuda! O-N-E! Polskie! Okazało się, że ci nowi koledzy nie należą do naszego związku. Zupełnie nie wiedziałem, co krzyczeć. Trochę się bałem, że z powodu mojego nosa mogą mnie wziąć znowu za Żyda. Dlatego postanowiłem wykrzykiwać na przemian jedno hasło dla tych z przodu pochodu, a jedno dla tych z tyłu. A to już tylko dla samoobrony. Wodu prowadź! Wodu prowadź! Wyjdź na Madagaskar! Żyj na Madagaskar! Jak żyje marszałek Świnkłyc! Wejdzie! Patrz sanacją! Pomyślałem sobie, że nie mam prawa więcej się narażać, bo najważniejsza jest wizyta u Joli. Panie, no co jest? Pójdź za nami!
wracamy do studia. Pewnie zastanawiają się państwo, dlaczego przedstawiłem tak obszerny fragment filmu. W końcu to magazyn kryminalny, a nie program poświęcony kulturze, aczkolwiek jest to wspaniały film Andrzeja Munka, Zowate szczęście, w głównej roli niezapomniany Bogumił Kobiela. Otóż jest to doskonała ilustracja tego, co działo się w międzywojniu. To chyba doskonała widokówka tych wszystkich wydarzeń, jakie miały miejsce na ulicach polskich miast, starć rozmaitych sił, rozmaitych bojówek politycznych. I tutaj może na początku skieruję się do naszego telefonicznego gościa, do doktora Patryka Tomaszewskiego. Panie doktorze, jak to było w tym międzywojniu? Bo dzisiaj często mówimy o narodowcach, o jakichś rozruchach rzekomych z powodu 11 listopada i często słyszymy odniesienia do międzywojnia. Najczęściej pada ten złowieszczy skrót ONR, ale przecież to nie tylko ONR miał swoje bojówki. To chyba wpisywał się w trwale w pewien pejzaż polityczny 30-lecia, prawda? Prawda. Jeżeli spojrzymy na geografię polityczną 20-lecia międzywojennego, to zauważymy, że swoje bojówki będzie miała i miała Polska Partia Socjalistyczna, mieli takie bojówki komuniści, takie bojówki były również przy sanacji, chociażby na wśród studentów Legion Młodych, miał też Strzeleckiego, też związane z sanacją, no i oczywiście swoje bojówki mieli młodzi narodowcy, szczególnie związani z obozem narodowo-radykalnym, ale nie tylko, również z głównym nurtem, czyli ze Stronnictwem Narodowym. Już w latach 20. była to Straż Narodowa, było to Towarzystwo Rozwój, a w latach 30. faktycznie wspominamy najczęściej o obozie Wielkiej Polski i później o ONR, ale tak naprawdę ONR był widoczny tylko w dużych akademickich miastach, gdzie wychodziła też prasa, dlatego było też więcej wzmianek o nich niż o środowiskach w miastach powiatowych, gdzie również były bojówki, a należy dodać, że również swoje bojówki miały mniejszości narodowe, szczególnie syjoniści, rewizjoniści, którzy również używali przemocy nie tylko w stosunku do przeciwników politycznych z innej narodowości, na przykład w walkach z Polakami, ale również do przeciwników, chociażby socjalistów, Żydów, którzy również uczestniczyli w takich zajściach. Niestety lata 30. to lata wzmożonej przemocy, która szczególnie dziś jest zapamiętana w takim zdecydowanym szczęściu na uniwersytetach, ponieważ od uczelni oczekiwano raczej spokoju i nauki, a nie awantur i bujek z udziałem młodzieży akademickiej, ale również robotniczej, która wdzierała się na teren uczelni. Ale dlaczego mówimy dzisiaj akurat o 20-leciu międzywojennym? Dlaczego mówimy o latach 30? Ano dlatego, że często słyszymy odniesienia właśnie do tego okresu z okazji manifestacji poświęconych uczczeniu 11 listopada. Panie doktorze, tutaj moje pytanie do pana. Jak pan obserwuje te współczesne ruchy? Czy to Młodzież Wszechpolską, czy obóz narodowo-radykalny z punktu widzenia badacza? Czy rzeczywiście jest to kontynuacja tego, z czym mieliśmy do czynienia w latach 30? Czy to raczej porównania na wyrost, że te dzisiejsze stowarzyszenia no są jednak dużo bardziej spokojne? Generalnie teraz cały dyskurs polityczny, mimo tego, że mamy te dwa obozy, czy jak mówią politolodzy, dwa plemiona skłócone pomiędzy, powiedzmy, zwolennikami demokracji konstytucyjnej, czyli PO i Nowoczesna, upraszczając, z drugiej strony PiS. I tutaj pomiędzy tymi obozami, gdzieś tam na obrzeżach tego wszystkiego są również narodowcy, którzy no nie zyskują zbyt dużego poparcia wyborczego, jak popatrzymy na kampanie wyborcze, chociażby Mariana Kowalskiego, ale również ostatnie wybory samorządowe. No i teraz, jeżeli porównamy do tego, co było przed wojną, na pewno narodowców jestem przekonany, że jest mniej. Jeżeli chodzi o ten główny nurt, no to jest znacznie, ponieważ narodowcy przed wojną stanowili pierwszą, drugą, różnie się nazywa, niech będzie nawet trzecią siłę polityczną, ale byli w czołówce partii politycznych. Natomiast teraz są marginesem. Natomiast jeżeli chodzi o nurt narodowo-radykalny, liczy się, że to ten nurt miał około 5 tysięcy członków. Niektórzy mówią o z podziałami, że to było około 10 tysięcy. Przyjmijmy nawet, że było to 5 tysięcy. Nie sądzę, żeby dzisiejszy obóz narodowo-radykalny wspólnie z Młodzieżą Wszechpolską mieli chociażby połowę głów
których posiadali przed wojną narodowcy, nawet tylko w dużych akademickich miastach. Czyli to jest już tylko ten cień tej dawnej chwały. I tutaj moje pytanie, proszę się jeszcze nie rozłączać, panie doktorze, ale tutaj pytanie kieruję do Tomasza Plaskoty, dziennikarza tygodnika sieci portalu w polityce.pl. Tomku, ty często zajmowałeś się tematyką historyczną, również dla miesięcznika sieci historii. Powiedz proszę, jak to wygląda z twojej perspektywy, kiedy przyglądasz się tym manifestacjom jako komentator, reporter, redaktor, jak to wygląda w twoich oczach? Czy to rzeczywiście jest jakieś nawiązanie do dwudziestolecia międzywojennego, do lat 30. minionego wieku? Czy raczej to jest nowa karta pisana przez tych młodych ludzi organizujących manifestacje chociażby 11 listopada? Ja myślę, że to jest nowa karta, chociaż oni chcieliby nawiązywać do tej tradycji. Ale jest jeszcze jedna tutaj istotna rzecz, geneza. Dlaczego wtedy tak się działo? Dlaczego była militaryzacja polityki? Dlaczego polityka przeniosła się na ulicę? No dlatego, że w parlamencie ta polityka, prowadzenie tej polityki było wówczas po zamachu majowym w 1926 roku, kiedy Piłsudski i jego poplecznicy obalili konstytucyjne władze, została utrudniona i polityka zmilitaryzowała się i wyszła na ulicę. To był też taki znak czasów, może nie tylko związany z tym, co działo się w Polsce, bo przypomnijmy sobie mapę Europy, praktycznie w każdym państwie były jakieś ruchy, czy to socjalistyczne, czy też narodowe, ruchy radykalne, paramilitarne również, może tak było, że to był pewien znak czasów. To prawda, to też był duch czasów, rządy autorytarne w różnych częściach Europy o różnych odcieniach. Widzę, że masz przed sobą mnóstwo książek, między innymi taki tytuł na jednej z nich, Polska dla Polaków, kim byli i są polscy narodowcy. No ja wiem, że ten tytuł wzbudza olbrzymie kontrowersje dzisiaj. Ja myślę, że być może nawet po tym programie spotkamy się z jakimiś skargami, może trafimy do brunatnej księgi, do której trafia niemal wszyscy. Ale powiedz, o czym jest ta publikacja i czego dotyczy? Czy da się dzieje ruchu narodowego, często odżegrywanego od czci wiary, umieścić w takiej zwartej, monograficznej książce? Tak, to jest taka bardzo dobra, udana próba, niezwykle... Może zaprezentujmy wyżej, wyżej proszę podnieśmy. O właśnie, teraz można zobaczyć, poprosimy realizatora o pokazanie, tak wygląda ta książka i o czym jest, powiedz. To jest niezwykle syntetyczne ujęcie dziejów ruchu narodowego, polskiego obozu narodowego. Jednym z autorów tej książki jest profesor Marek Chodakiewicz, znana amerykański politolog, tak? O politologię, historię idei. Człowiek, który pomagał prezydentowi Trumpowi przy pisaniu jego przemówienia, które prezydent Trump wygłosił rok temu w Polsce. I tutaj w tej książce jest dużo ciekawych wątków na temat ruchu narodowego i obalenie pewnych stereotypów. A jakie to stereotypy? No bo jednak antysemityzm jest niepodważalny, bo często się mówi właśnie, zarzuca antysemityzm. Z drugiej strony odbijamy piłeczkę, mówimy, no ale jakże to? Przecież twórcy polskiego ruchu narodowego walczyli z hitlerowcami, Jan Mosdorf zginął w obozie Auschwitz, no więc mamy tutaj czystą kartę. No ale z drugiej strony były jednak wystąpienia antysemickie, czego nie da się podważać. Jak tutaj jest to ujęte chociażby przez profesora Chodakiewicza? To jest bardzo prosto wyjaśnione. Między innymi walki z Żydami toczyły się na polu ekonomicznym, a nie na gruncie rasistowskim, tak jak było to w Niemczech. Jest historia Mosdorfa, który zginął w Auschwitz za pomoc Żydów. I również są Żydzi, którzy byli związani z ruchem narodowym. To ciekawa karta, ale proszę powiedz, jak to wyglądało z tą brutalnością, czyli organizowanie się, nie wiem, rewolwerowcy, bomby wybuchające na ulicach, to niemal wygląda jak Pruszków lat 90. XX wieku. Na tymczasem mówimy na Boga o organizacjach politycznych, o ówczesnej inteligencji, środowiskach akademickich. Jak to możliwe, że tacy ludzie chwytali po rewolwery i w ten sposób starali się rozwiązywać spory? No, poziom sporu politycznego był bardzo wysoki. No, bomby w latach 30. czasami się jeszcze pojawiały w polityce, no, głównie podczas wyborów samorządowych w Łodzi, kiedy narodowcy walczyli z socjalistami, ale jeszcze bardziej brutalny był początek XX wieku. Rewolucja 1905-1907. Okres słabo zbadany w polskiej historii, słabo opisany. Ale powiem, wskażę tylko tyle, że w Łodzi w czasie tej rewolucji zginęło 322 osoby. Trochę mnie teraz uspokoiłeś, bo wcześniej błędnie użyłem określenia 30-lecie. Powinienem powiedzieć o 20-leciu, ale kiedy mówisz, te daty padają, to myślę, że nawet 30-lecie to za mało, żeby to opisać. Teraz może przenieśmy się naszego telefonicznego gościa, doktora Patryka Tomaszewskiego. Panie doktorze, to jest rzecz dla mnie osobiście, z punktu widzenia współczesnego człowieka,
grzecznie pojęta. To inteligencja prosto z uniwersytetów, ówczesna elita chwyta za pistolety ze względu na różnice ideologiczne, pistolety, bomby, wszystko idzie w ruch, no i mamy do czynienia z wydarzeniami rodem z dziejów mafijnej Warszawy. Jak to się stało, że ówczesna elita, przedstawiciele ówczesnej inteligencji chwytali się właśnie takich metod? Czy ludzie byli aż tak różni w porównaniu do tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj? Jeżeli trzeba by było spojrzeć na podejście właśnie na ulicach do przemocy, ona się tam eskalowała, podobnie jak widzimy czasami na marszach, może nie w tym roku, ale w latach poprzednich, czyli przemoc buduje przemoc. Często byli to ludzie młodzi, którzy jeszcze uważali, że można argumenty siłowe przełożyć na argumenty ideologiczne, czyli że siłą zmusimy przeciwnika do ustępstw. Jak wiemy, no to nie przynosi zbyt dobrych rezultatów, ale tak wówczas się działo. Bolesław Piasecki, przywódca Falangi, miał swojego ochroniarza, sam nosił rewolwer. Inni działacze, nie tylko Obozu Narodowego, również mówili o tym, że mają broń przy sobie. Nie było to też niczym dziwnym jak dziś, prawda? Dziś mówimy o tym, że broń powinna być zakazana, niedostępna. Natomiast wówczas broń była czymś naturalnym. Prawie każdy polityk, kto tą broń miał i nie uważał, że to jest coś nadzwyczajnego, czy że jest to na, nie wiem, na pograniczu przestępstwa. Panie doktorze, jeszcze a propos noszenia tej broni, tych agresywnych zachowań, zastanawia mnie jeszcze jedna karta w dziejach chociażby Obozu Narodowo-Radykalnego. Po słynnym rozłamie w tym środowisku, podziale na Falangę i ONR ABC, no doszło też do ostrych starć. No między innymi jeden z czołowych działaczy, Wojciech Wasiutyński, ostro oberwał, no ledwo uszedł z życiem. Proszę powiedzieć, no, czy to było też na porządku dziennym, takie bratobójcze walki do tego stopnia, że zagrożenie, że życie jednego z wcześniejszych kolegów, no, było po prostu zagrożone? Bardzo często się to nie zdarzało, natomiast była to w latach 30. walka o rząd dusz, czyli kto najbliżej nas, ten jest największy wróg. Chodzi o to, że jeżeli dwa ugrupowania do dziś mają bardzo podobne postulaty, to jak wiemy, bardzo się zwalczają. Zresztą to widać wszystko w ruchach marginalnych politycznych w Polsce, gdzie te środowiska bardzo mocno najbardziej walczą ze sobą, a nie z przeciwnikami innymi politycznymi. No więc Wojciech Wasiutyński, publicysta doskonały, doktor prawa, został zaatakowany przez bojówkę wysłaną przez ONR ABC, czyli drugą grupę radykalną. Został pobity łomami, trafił do szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, ledwo uszedł z życiem. Po tym zajściu trochę mu radykalizm zelżał i przeszedł na takie stanowisko bardziej umiarkowane wśród narodowców. Natomiast podobno, bo to po latach wspomnienia są takie, że Bolesław Piasecki, przywódca Falangi, do której należał Wasiutyński, powiedział, że jeżeli ten umrze, to trzeba dokonać zemsty, czyli wykonać wyroku na niektórych z przywódców ABC. Więc takie rzeczy też się zdarzały, ale pamiętajmy, kto blisko nas, ten nasz największy wróg. I to jest chyba maksyma to dziś pasująca, patrząc na ugrupowania, no chociażby narodowe w Polsce i spory między nimi. A tak już kończąc, panie doktorze, chciałem zapytać o to, czy ten ONR przedwojenny nie jest trochę takim chłopcem do bicia, bo zazwyczaj, kiedy obecne elity polityczne mówią o nawiązaniach do dwudziestolecia międzywojennego, mówią, że był przecież ten zły ONR, a zapominają właśnie o tych innych bojówkach i że tak naprawdę ONR wpisywał się w ten koloryt bojowych organizacji młodzieżowych ówczesnych czasów. Czy to nie jest tak, że ten ONR ówczesny jest trochę demonizowany? Ja uważam, że wynika to, oczywiście jest demonizowany, nie jest też święty, co trzeba jasno podkreślić, natomiast część dzisiejszych elit wychowała się jeszcze w czasach PRL-u, gdy ONR stanowił synonim właśnie nazizmu, faszyzmu, a jak wiemy, był to ruch totalny, natomiast różnił się znacznie od ruchów faszystowskich i nazistowskich. Zresztą nie wiemy, w jaką stronę poszedł, bo nigdy nie miał władzy. Jak tutaj przedmówca wspomniał, był to czas, gdy rządziła sanacja i to twardą ręką razem z Berezą Kartuską, czyli z obozem odosobnienia, gdzie zamykano bez wyroków sądowych. Więc ten ONR stał się takim chłopcem do bicia, ponieważ część osób, szczególnie inteligencji, ci, którzy przetrwali II wojnę światową, zapamiętali faktycznie tych chłopaków z falangą gdzieś tam na ramieniu, którzy biegali na podwórcu Uniwersytetu Warszawskiego. I tak to zostało w pamięci. Natomiast duża część to nie byli wcale ONR-owcy, tylko to była Młodzież Wszechpolska. Były to też inne środowiska, które nie ustępowały pola
socjaliści obcinali kołnierzyki narodowcom, w których mieli wpięte mieczyki Chrobrego i noszono to jako triumf. Przypomina to lata 90. To się nazywa brzydko, tutaj widzowie się dowiedzą, krojenie koszulek w subkulturach za to, że ktoś nosił metalikę, została zrywana, bo ktoś inny był punkowcem. Więc to były po prostu trofea, takie rytualne, nawiązujące może trochę do... Zaczęliśmy od kwestii historycznych, kończymy na kwestiach subkulturowych. Niestety ogranicza nas czas. Musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję, panie doktorze. Naszym gościem telefonicznym był dr Patryk Tomaszewski, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. I może słowo ostateczne. Czyli chyba nie jest tak źle, jak się przedstawia, że ta młodzież czerpie wzorce z jak najgorszych kwestii, bo tak naprawdę chyba każde środowisko ma swoje bardziej chlubne i mniej chlubne karty, prawda? Tak, nie można też zapominać, że tą niezwykle chlubną tradycją ONR-u jest to, że jego działacze stworzyli później Narodowe Siły Zbrojne. O tym nie można zapominać, a często się niestety zapomina. I ja podejrzewam, że po emisji tego odcinka zaraz się posypią komentarze, że doszło do jakiejś apologii środowisk narodowych, radykalnych i tak dalej. Ale ja przypominam, że program Barykada jest od tego, żeby wywoływać kontrowersje, a przede wszystkim szukać odpowiedzi na niewygodne pytania. I zawsze, dopóki tu będę siedział, będziemy szukać właśnie odpowiedzi na takie pytania. Będziemy przede wszystkim te pytania zadawać. I to mogę państwu obiecać. Dziękuję. Dzisiaj moim gościem w studiu był Tomasz Plaskota. Z doktorem Patrykiem Tomaszewskim już się pożegnaliśmy, a my, drodzy widzowie, widzimy się już za tydzień. I pamiętajcie, barykada czuwa. Do zobaczenia.